Siemanko, siemanko, witam po miesięcznej przerwie, chyba 4 tygodnie od KSW tego ostatniego było. To było ostatnie typowanie, z tego co sobie przypominam, wrzucane na kanał. Wracam pomału. No nie było mnie długo, ale myślę, że tutaj wynagrodzę wam tym typowankiem dzisiejszym sporo. Odpuściłem sobie galetę mniejsze, odpuściłem PFL, odpuściłem LFA, odpuściłem też Fen, który paradoksalnie nie jest jakimś dla mnie jakąś wyśmienitą kartą, powiedzmy, a biorę pod lupę tutaj dwie gale z sobotnią i z sobotą na niedzielę, oczywiście KS w Nowym Sączu i gale UFC 292. Będzie co oglądać, będzie co grać. No i co, zapraszam was do oglądania standardowo. Co ja mogę powiedzieć? No tak jak mówię, chciałem być też troszeczkę słowny wobec siebie, bo jednak seria u mnie była taka sobie. Ja nie jestem jakimś tam mitomanem, nie będę pierdolił, tylko co połów, że mi szło jakoś fenomenalnie. Troszeczkę przewartościowałem swoje, powiedzmy tam, typy i swoje myślenie, co w perspektywie ostatniego miesiąca moim zdaniem mi bynajmniej wyszło na plus, bo no nie będę się chwalił tam liczbami, nie były to liczby kolosalne, ale tak jak obserwujecie Discorda, to i fajnie live'y wchodziły i mój rekord live'ów, gdzie grałem Pereire po 10.50 z Błachowiczem na punkty i ostatnio też fajnie Jacqueline Amorim. No więcej się skupiam na tej grze live, na program mało, chociaż kontenderek fajnie ostatnio też siada, bo i wczoraj fajny kuponik, dzień temu też spoko na gali z Szaflarskim. No będę tutaj na kanał wrzucał te największe typowania, a z mniejszymi eventami, no to nie wiem, myślę nad Patronite'em, zobaczymy, jeszcze na razie się nie wychylam. Co, na ten moment zapraszam was do oglądania i lecimy z typowaniem, najpierw KSW. KSW 85, 9 pojedynków na tej karcie w Nowym Sączu, fajna karta, niewiele się wykruszyło, no szkoda Omara Sy, bo w sumie nastawiam się na ten jego pojedynek z Cleverem, że on zamknie ten kontrakt, jak to się mówi, że ostatnia walka na kontrakcie i tak dalej, nic z tego nie wyszło. Wszedł tutaj w zastępstwo na Rafałki Janczuk na starcie właśnie z Brazylijczykiem. No i to 9 pojedynków i karta po raz kolejny bardzo dobra, oczywiście porównując do tego, co KSW robił w zeszłym roku, a teraz naprawdę jakościowy skok jest bardzo duży, jest pomysł, ktoś to dobrze skleja, aczkolwiek są tam mankamenty, ale ogólnie na tą kartę nie można narzekać, też moim zdaniem dwa pojedynki mistrzowskie, bardzo fajnie to wygląda w moich oczach i Wrocław też za przyszły miesiąc też wygląda bardzo interesująco, więc myślę, że no KSW ma czym przyciągnąć widza. No i co, sponsorem odcinka jest oczywiście również tutaj Fuksiarz. Fuksiarz, który proponuje nam tutaj ten zakład powitalny, zwrot do 300 zł. Minimum 50 zł, maksimum 300 zł mamy tutaj zwrotu, trzeba zagrać oczywiście dubelka, minimum po kursie 3-0, czyli tam 1, 7 razy tam 1, wiadomo 8, wiecie o co chodzi, nie będę tłumaczył takich podstawowych rzeczy. Chcesz się zapoznać z regulaminem tego powitalnego zakładu, czy tam freebetu, jak zwał, tak zwał, zapraszam Cię do sprawdzenia regulaminu, również jest w stopce tutaj i w pierwszym komentarzu będzie wrzucony, nikogo tutaj oczywiście nie mam zamiaru oszukiwać, a jest to, tak jak mówiłem już tutaj, i sporo osób też z Discorda obracało tego bonusa, udało się, mi osobiście też się udało, więc jeśli nie masz konta tutaj na Fuksiarzu, a będą ciekawe rzeczy tutaj, nie będę się też chwalił, ale jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli wyłączność tutaj na jedną z gal, zobaczymy jak to pójdzie, ale myślę, że to konto przy tak dużych eventach warto sobie założyć mimo wszystko i spróbować, bo nic Cię to nie kosztuje tak naprawdę, a możesz tylko na tym zyskać, jeśli zagrasz oczywiście z główką. Dobra, rozgadałem się i zaczynamy tutaj typowanko od pierwszego pojedynku, czyli Wiktoria Czyżewska kontra Sandra Sukar, kategoria musza kobiet. Dla mnie Wiktoria Czyżewska nadal jest taką czerwoną lampką, powiedzmy, bo jednak ma dwa pojedynki na zawodostwie, dwa pojedynki szybko skończone z zawodniczkami, które no ciężko je w ogóle nazwać jakimiś zawodniczkami zawodowymi, jeśli to jakiś taki głupi kolokwializm, nie? Ale tutaj no tak, Dobrzalska, która się biła we freakach chyba na MMA VIP z Kłopem, z tego co pamiętam. No i Karasewa, która też jak tutaj w wywiadzie powiedzieli o jej występach tych zawodowych, to ona zrobiła takie oczy. Doskonale każdy pamięta, jak to wyglądało. Czy Sandra Sukar będzie takim pierwszym, pierwszą taką mocniejszą oponentką dla Wiktorii Czyżewskiej? I tak, i nie, bo ma jeden pojedynek Sandra Sukar. Sandra Sukar, Libanka, tutaj ma jakąś walkę w maju w tym roku, ale tutaj wygrała przez, widziałem ten pojedynek, wygrała przez poddanie, ale to jest chyba jedyna walka Sandry Sukar, którą można tak sobie znaleźć na YouTube bez mniejszych problemów. Biła się jeszcze z Ibrajewą, to jest
zawodniczka z Uzbekistanu, ją kojarzę z zawodowych walk na oktagonie tym kazachskim się biła. No i tutaj Sandra Sukar w czerwcu biła się na gali Dynamite we Francji, stoczyła tam po jednym sesji 15 minut. I to jest bardzo taki ciekawy aspekt, bym powiedział, bo wydaje mi się, że troszeczkę tutaj będą chcieli z Wiktorię Czerzewską sprawdzić na dystansie dłuższym niż pierwsza runda, takie odnoszę wrażenie. Wiktoria Czerzewska w American Top Team oczywiście super przygotowania, no idą tutaj fajne plany względem Wiktorii, ona ma 19 lat, naprawdę ciekawa to może być zawodniczka. A na ten moment jest to jakby nie patrzy, nie wiadomo, bo wygrywała te pojedynki szybko w pierwszych rundach, tu było under pół nawet, bo powyżej połowy rundy to nie wyszło. I powiem tak, patrząc schematem walk kobiet, ja wczoraj nawet, nagrywam to w środę, gala Content Raba we wtorek, mieliśmy taką walkę pań, gdzie poszedłem schematem punktowym, ale nic nie wiedziałem o drugiej zawodniczce i nie poszło to. Tutaj też nie będę się nastawiał na to, w jaki sposób Czyżewska wygra. Czy wygra to przed czasem, czy wygra to na punkty. Śmiem twierdzić, że wyciągnie Libankę poza pierwszą rundę. 1,33 tutaj na koniec pierwszej rundzie nie jest całkiem interesującym kursem, moim zdaniem. Aczkolwiek nie wiem, nie wiem, czego się tutaj spodziewać. I tą walkę sobie zostawię na live. Myślę, że to jest taki pojedynek do skipnięcia jak najbardziej. Ale faworytką jest Czyżewska. Myślę, że też nie bez powodu tutaj ściągają jej zawodniczki takie egzotyczne, tutaj z jakimiś tam dokonaniami, bo ona na zawodowstwie miała jakieś dobre dokonania, 24 lata niby ma Sukar, chyba widziałem, chyba młodsza jest Libanka, ale nie będę się tam sprzeczał, walka, tak jak mówię, na dystansie 15 minut już tutaj stoczona w czasie, więc myślę, że ona Wiktorię prawdopodobnie wyciągnie na te głębsze wody niż tylko ta pierwsza runda. Ale sam kurs sobie 1,33 na koniec pierwszej rundzie nie jest zbyt ciekawy, no Wiktoria Czerzewska 1,42. Po tych liniach, co były, ja się odnoszę do tego, co wcześniej było wystawione. Nie jest to jakaś strasznie interesująca linia, bynajmniej dla mnie, ale na papierze, na papierze, jeśli ja miałbym postawić, a nie postawię tego, to Wiktoria Czerzewska przed czasem. 2-0, 15 minut to będzie, myślę, sporo czasu. Zobaczymy też, jak skali do Wiktorii, czy się nie spompuje po pierwszej rundzie, jak tutaj wjedzie mocno w Libankę. Ciężko powiedzieć, dlatego tutaj dla mnie to jest taki nawiasik, no na 19-latkę, która ma trzecią markę zawodową i która nie wyszła poza 2 minuty na zawodowstwie, stawianie jakichś większych pieniędzy, no dla jakiegoś tam dobrze dysponującego swoim budżetem typera, no jest niedopuszczalne moim zdaniem i ja tutaj sobie to odpuszczę raczej na ten moment. Dalej mamy pojedynek Rajewskiego z Varelą i tutaj też jest ciekawa walka, bo mamy tak. Raju nabiera i bookmacherów, i graczy, jak leci tutaj praktycznie w każdym pojedynku. Rajewski 10 pojedynków w KSW, 5 tylko wygranych. Ja też się będę sugerował od walki z Koperą. Split bardzo bliska walka. Dobry pojedynek z Deszką. Deszka tam za wiele nie pokazał. Paczka z Desmaja, gdzie pierwsza runda Raja wyglądała super. Z Barrio też wyglądał dobrze, przegrał. Tutaj Sahi Siraj to był bitnik taki specjalny dla Rajewskiego, żeby się Raju odbił. Grałem na Rajewskiego w tym pojedynku. Pierwsza runda, skończenie. Tylko, że tutaj stylistycznie dla Rajewskiego Varela nie jest zbyt dobrym, moim zdaniem, przeciwnikiem, bo Varela jest młodszy, Varela ma lepsze gabaryty, Varela też jest kickbokserem. Więc zasadniczo zapada nam się pojedynek stricte kickbokserski, z czego też należy zwrócić uwagę na to, że Varela wygrał 4 pojedynki przez poddanie. To jest prawie połowa walk, bo 9 pojedynków wygranych, 4 przez poddania, 3 przez knockout, kickbokser, przypomnę. I co, Varela tutaj 3 zwycięstwa, Broździak, wiadomo, nie jest to jakiś zawodnik najwyższych lotów. Tapiła Kati Kati, który jest, ja obserwuję jako afrykańską scenę MMA i Kati Kati jest jakimś tam, powiedzmy, wyróżniającym się zawodnikiem w tej Afryce, która jest, powiedzmy, tam tą trzecią ligą, ale tam parę dobrych kosków można wyrwać, czego przykładem jest czy Drikus Duplessis, czy Cameron Simon, czy tam Chad Hancom, który teraz też na kontenderze się bije, mniejsza o to w tej chwili. No i Gacjan Szadziński, którego Varela bez mniejszych problemów rozjechał, powiedzmy tak. Miał walkę zakontraktowaną tutaj 2 tygodnie wcześniej na heksagonie. Zobaczymy, jak z tą wagą będzie. Czy nie będzie Varela wycieńczony, bo on sporo ścina, on jest bardzo wysoki, jak na kategorię lekką, ma super zasięg, ale osobiście dla mnie idąc takim no, schematem papierologicznym, powiedzmy, no to tutaj Wilson Varela jest faworytem dla mnie i jedno się siebie na Varele z spoko kursem. Varela punkty 4-0 też wygląda dobrze. Rajewski na punkty chyba tutaj w swojej karierze, nie wiem, przegrał z Rutkiem, ale to była dominacja zapaśnicza, przegrał z Palnase po bliskim, ale też trzeba spojrzeć na to, że to ma pierwsza walka Palnase w KSW i
No ciężko się odnosić, jeśli chodzi o Parnasę tego teraz, a tego, co był na początku swojej gdzieś tam przygody, prawda, bo był nieopierzonym gościem Saladina oczywiście, ale no tak jak tutaj już kończąc, dla mnie Varela jest tutaj faworytem, ja na Rajewskiego nie dam się nabrać po raz kolejny, więc dla mnie Varela. Dalej mamy trzeci, pewnie to też chyba walka kobiet. Adriana Krewko to Jasmine Guimaraes i to jest walka też ciekawa, bo mamy znowu taką trochę pułapkę buków, bo Krew była tak jak zawczas, przypomnę. Ja stawiałem na Owczarz na tym pojedynku. No, Krew 5-0. Wygrała z Owczarz wcześniej zwycięstwo z Trzaskową, a też pamiętam tą walkę z Taubel. Szybko ta jej kariera, powiedzmy, zawodowa gdzieś tam idzie. Ale ta walka będzie miała dosyć przede wszystkim niewygodną, bo Jasmine Guimaraes jest niewygodną zawodniczką. No, to zabierają nam się szachy. Ja myślę, że Guimaraes ma szansę to wygrać na punkty. Myślę, że urwie dwie rundy Krew Guimaraes, ale też tutaj walka kobiet. Sam sobie kurs 2,15 jak Guimaraes jest spoko, 3,25 na decyzję jest też interesujące całkiem. Znaczy jak się... Kurde, no ja nie wierzę tak jakoś strasznie mocno w Krew. Krew jest zawodniczką silną fizycznie, wiadomo co jest 5, kto tam obserwuje, to wie jak tutaj Krew, no na jakiej masie ona jest, jak piekielnie silną zawodniczką jest Krew. No ale Guimaraes jest czerwiską, czerwiska śmiem twierdzić, że jest lepszą kickbokserką od Krew. Jeszcze wcześniej Guimaraes wygrała na punkty z Bruną Vargas, która swego czasu próbowała w Bellatorze coś tam się bić, ale nie poszło jej za bardzo. Nie no, chyba Guimaraes. Dla mnie minima, no może nie taką minimum, 60 do 40 na Bazylikę bym postawił. Wydaje mi się, że to będzie dobry meczap dla Guimaraes. Guimaraes będzie lepszą technicznie uderzaczką. Gabarytowo większa jest Kraft. Wyższa, ale zasięg ma słabszy. No ja na Guimaraes postawię. Tutaj tak bardziej życzeniowo, tutaj też walka taka... Jak rzut monetą, bo tak, Krew była underdogiem z Owczarz, Guimaraes była underdogiem z Czerwińską, w tej chwili Krew faworytką, ale te kursy dosyć wyrównane. No taka walka, na tym trzeba się mocno zastanowić, tutaj mogą być zwroty akcji, ale tak patrząc na papierze, to dla mnie faworytką jest Brazylijka w tym pojedynku. Dalej sobie polecimy, czwartą walką jest starcie Pietrzaka z Krakowiakiem i to jest też walka dosyć ciekawa, bo znowu też buki ładują na mukę kursem na Pietrzaka tak naprawdę. Oczywiście Pietrzak jest faworytem, bo Pietrzak sportowy jest dobrym gościem i nikt tego nie może zmienić, zarzucić po tych porażkach. Michał Pietrzak ostatnio wygrał z Kaszubowskim, 2021 rok, marzec, to mamy ponad prawie 2,5 roku od czasów tej wygranej, remis z Musajewem, porażka z Romanowskim, gdzie był ogromnym faworytem Pietrzak i porażka z Hojem, gdzie był blisko wygranej tak naprawdę, no nie poszła mu ta walka. No bo Marcin Krakowiak chyba wchodzi trochę w swój prime, odnoszę wrażenie. Krakowiak, bardzo dobry występ z Fadipe, porażka z Kęsikiem, z Borkowskim tej walki nie oceniam, też bitka z Koziorzębskim. Znaczy tak, na papierze Pietrzak, ja swoich pieniędzy nie postawię. Moim zdaniem Pietrzak na punkty, jeśli już miałby to wziąć, to raczej 3,25 na Pietrzaka na punkty wygląda nie najgorzej. Dla mnie faworytem jest Pietrzak, ale tak jak mówię, no tutaj... Dla Pietrzaka walka ostatniej szansy. Pietrzak sportowo jest lepszym zawodnikiem. Ma lepsze zapasy. Też nie łudźmy się, że Michał Pietrzak będzie używał tych zapasów, bo wielokrotnie się mówiło, że tak, Pietrzak musi te swoje zapasy zaprzęgnąć. No pamiętam walkę z Romanowskim i na stojaka 15 minut przegranych. Z Hojem porażka. Z Musajewem próbował, chyba obalił tam, chyba pod koniec walki. Nie pamiętam już tak tego pojedynku. Reasumując, na papierze Pietrzak. Ja swoich pieniędzy na tą walkę nie postawię. Tym bardziej, że Marcin Krakowiak to jest bitny chłopak. To jest gościu, który ma umiejętności, który ma serducho do walki. Zobaczymy, czy się nie odłożyły te wojny. Czy to właśnie z Kęsikiem, czy z Koziorzębskim. Taka walka też jak rzut monetą, nie? Ale dla mnie Pietrzak minimalnie faworytem jest, ale ja osobiście nie postawię raczej pieniędzy na niego. Dalej mamy pojedynek numer 5. Krebel Silva kontra Rafał Kijańczuk. No ja na Kijańczuka się już nie dam nabrać. Wierzyłem w niego po cichu, że wygra z Litko. Zaczął dobrze, oczywiście wpierprzył się w poddanie. No Kijańczuk wchodzi też z marszu, bo raczej tutaj przygotowany zbytnio nie będzie. Ostatnio bił się w maju. Krebel Silva znowu z Sudolskim się pokazał z bardzo dobrej strony tak naprawdę. I on, jak się ogląda jego walki wcześniejsze, to on jest piekielnie ciężki do skończenia. Bo i Szarabda, Vladmurodow, no Fakhreddina go skończył, ale to było 4 lata temu. Tutaj Ragodzin, Mochnatkin, przerwanie tam było rozcięcie, jak jest tego co pamiętam, Mikuca. On naprawdę się bił z dobrymi zawodnikami. Jest bardzo obitym gościem i to jest bardzo dobry rywal. Tym bardziej, że też dla Kijańczuka i Kijańczuk i vis-a-vis też, bo Kijańczuk też jest przecież gościem dobrym, tylko że u Kijańczuka zawsze gdzieś tam grała, bo nie grał, grał brak
jakiegoś tam IQ oktagonowego, no bo Rafał Gijanczuk jest takim zawodnikiem, idzie na żywioł i albo wygra, albo przegra, ale przegrał ze Slanem w głupi trochę sposób, z Gnitko jeszcze w głupszy, gdzie wydaje mi się, że on sportowo miał duże szanse wygrać z Gnitko, takie wrażenie odnoszę, też stawiałem na Gijanczuka, nie będę ukrywał, to był głupi bet, znaczy głupi, trop był dobry, ale Rafał Gijanczuk zawiódł, że tak powiem. A Krewajski Wasudowski, to ja mówię, wygląda mnie najgorzej. Jeszcze wcześniej właśnie ja się sugerowałem tą walką z Szarafem, gdzie on nie dał tam się gościowi, przecież Dobremu, który się bije na poziomie Bellatora, a nie dał się zdominować. Więc zasadniczo, idąc jakimś tam tropem, może tutaj czysto życzeniowym, ale dla mnie Kleber Silva w pierwszej rundzie to byłoby... Aha, nie mamy tutaj takiego. Nie, mamy 3,75, pierwsza, druga runda. To wygląda bardzo interesująco. Kleber Silva w pierwszej rundzie 6-0. Dla mnie faworytem jest minimalnym Kleber. Ja na Kijanczuka nie dam się nabrać, a Silva jest też tutaj... Kijanczuk ma tych pojedynków 18, Kleber Silva ma tych walk 32 i to jest gościu, który też z niejednego pieca chlebiat, bo bił się i w Rosji, i bił się na Brave'ie, bił się na Bellatorze, wygrał z Felipe Linsem, faktem prawie 7 lat temu, ale on ma skarpy dobre w swojej karierze. Sudowskiego przełamał. Rafał Kijanczuk, tutaj jeszcze idąc tym tropem, 1,52 na koniec walki w pierwszej rundzie, może akurat, nie, ale to też takie, no, kurs nieadekwatny do ryzyka. Dla mnie faworytem jest tutaj Orgulio, ale nie jakimś wielkim, bo jednak myślę, że no, Kijanczuk ma narzędzia, żeby tutaj powalczyć, ale tak jak mówię, czy to zagra, ta jego główka, wątpię, nie dam się nabrać, bo wielokrotnie już wierzyłem, to jest podobny przykład Pietrzaka, że też się wierzy, że gościu ma skilla i tak dalej, a wychodzi i robi to samo. Za Fajmkiączkiem może być podobnie. Dla mnie tutaj faworytem 60 do 40 jest Kleber Orgulio. A 20 jest dobrym kursem, chociaż chyba już spadło. Co tam mamy następnego na tej karcie? Sturydyn i Szkaradek. Znaczy powiem tak, Patryk Sturydyn w końcu będzie miał rywala, który moim zdaniem postawi mu się zapaśniczo. Patryk Sturydyn od czasu porażki z Wikłaczem miał 3 walki. Daj Martinik bez zapasów, Olivera bez zapasów, Martins. Jakie zapasy Martins miał? Na tle Przybysza jakoś nie wyglądał strasznie, ale też nic nie pokazał. Tak naprawdę wiem, jak się to skończyło. Szkoda Patryka, bo jednak Patryk powinien na tym nowym się bić wtedy z Wikłaczem. Szkoda, że tego nie doszło. I mamy Szkaradka, który też tutaj jeden z najbardziej utatowanych amatorów. 11-2 miał na amatorstwie, 4 na zawodowstwie. Wiliczko na punkty, Martinik na punkty, Chrobak bez parteru, tak naprawdę, który szedł w zastępstwo też. Nie spodziewam się cudów po Szkaradku na tle Patryka, bo Patryk jednak, tak jak mówię, on już raczej na tym większym levelu mierzył się z zawodnikami, bo ze Stasiakiem tam pierwszą rundę dobrą. Jakub Wikłacz go pokonał tutaj. Sam kurs sobie na Sturydyna jest dobry. A czy by postawił deckę, czy tutaj, czy przed czasem, to nie wiem, ponieważ Kamil Szkaradek, z tego co pamiętam, on chyba jakiegoś super cardio też nie miał, z tego co by przypominam. Na oparach chyba trochę jechał w walce z Martinikiem, ale nie pamiętam dokładnie, już też nie będę się wymądrzał, bo tak nie pamiętam tych walk, za dużo tych walk człowiek ogląda, żeby to tak dobrze pamiętać. Ale tutaj Sturydyn po 1,50, pomimo tego, że jeszcze gdzieś tam niedawno 1,9 dało się złapać, to myślę, że Sturydyn to jest faworytem raczej takim... Nie strasznie wyraźny, bo tak jak mówię, tutaj będzie pierwszy gość, który się postawi jakoś tam zapaśniczo, ale myślę, że to dla Patryka Sturydyna będzie po prostu trochę więcej męki, a i tak efekt będzie ten sam. Jeśli miałbym wziąć, to chyba najpewniejsza te punkty. No i sam sobie kurs 1,50 sobie zdecydujcie sami. Przy 1,9, co jeszcze można było złapać niedawno, no to sobie trzeba samemu odpowiedzieć, czy ma to sens taki kurs. Kaczmarczyk kontra Tarhila, no te kursy też strasznie spadły już w tej chwili. Nie spodziewam się tutaj cudów podanu Tarhil. Tarhil jest bitnik, oczywiście też dobry młody chłopak. Wygrał z Kazieczką, ale on jeszcze w zeszłym roku przegrał tutaj z Bułgarem w lutym na pełnym dystansie. Patryk Kaczmarczyk. Mam nadzieję, że Patryk Kaczmarczyk nie odpierdoli Grzegorza Tkaczyka z ostatniego strajfu, bo sugerowałem się mocno tym. Patryk mówił, jakiej to formie Tkaczyk nie jest. Tkaczyk miał dobrą formę na pierwszą rundę. No tutaj niestety zabrakło tego gazu i obyt Patrykiem nie było podobnie. Ale myślę, że nie, bo z Dominem wyglądał fajnie. Ze Śmiowskim pierwsza runda, spoko z Ruchałą. Wygrał jedną rundę z Hincenem. Szybka demolka z Sobiechem. Trochę się tam pobawili we dwóch. Ale osobiście myślę, że Kaczmarczyk przed czasem 2-0. No jestem bardzo pewny tego typu. Myślę, że Kaczmarczyk wyciągnie jakieś poddanie. Tak mi się wydaje, że tutaj dla Tarhili to jeszcze będzie za duży rozmiar kapelusza na ten moment. Ale Mołdawianin wygląda na gościa, który tutaj ma 20 lat, który myślę, że jak tutaj za parę lat powalczy, no to myślę, że ma sens jakieś jego
powiedzmy, no 2003 chłopak, jakieś jego tam powiedzmy skoki na większe organizacje, o tak bym powiedział. Adam Kaczmarczyk 1,27 kompletnie nieadekwatny kurs do ryzyka w tej chwili, 2-0 na punkty, 2-0 przed czasem, nie najgorsze, ale samego czystego dziecięcia Kaczmarczyka bym nie pobrał. No i co tutaj jeszcze mamy, trzy walki chyba zostały, nie, dwie, Czużigajew i Gnitko. W tej chwili powiem tak, Czużigajew jest za mocny dla Gnitki, ale no nie zdziwiłbym się, jakby Gnitko go ustrzelił, jednakże patrząc na te jego poprzednie pojedynki z zawodnikami też wysokimi, niezbyt szybkimi, jak Elslan czy jak właśnie Narkun. Na pewno Czużigajew jest tutaj faworytem, ale w jaki sposób to skończy, to nie wiem. Najpewniej na papierze, oczywiście przed czasem. Ten kurs na niego jest w tej chwili 2,10, jest całkiem spoko. Ale Gnitko może zaskoczyć, jest młody, być może się rozwinął i ma kardio na 5 rund, w co ja osobiście wątpię, ale Czużigajew, patrząc na jego pojedynki, ja już pamiętam, jak on ze Slanem się bił i do czasu tam wkładał w niego wtedy, a jednak się bili 5 rund, nie przełamał, może tutaj też nie przełamać, no technicznie, sportowo, pod kątem kardio, Czużigajew ma wszystko. Czużigajew wygląda na taką książkową lokatę, 1,45 na niego, ale no Gnitko zaskakiwał i to tutaj, oczywiście z Piwańczykiem był ogromnym underdogiem, a z Piłgleckim był faworytem, z Kiemczykiem również, ale chyba to jeszcze za wysoki poziom kapelusza, no i w tej chwili ja na Czużigajewa bym pograł. Stanku 1,45 nie jest najgorszy, chociaż 1,65 było i walka wieczoru tutaj, Saladin Parnasse i Robert Ruchała. I ja osobiście uważam, że Parnasse to weźmie albo na punkty, albo pod koniec w mistrzowskich rundach. Lubię Roberta, doceniam go, bo jest bardzo dobrym zawodnikiem i się dobrze rozwija. Trzeba to przyznać, że te jego pojedynki z walki na walkę, troszkę kontrowersyjna walka ze Stasiakiem, w oczach wielu, Stasiak tamtą walkę wygrał, pojedynek ze Skijewem, gdzie też miał praktycznie wygrany już, skończył z Skijewa, chociaż też takie to kontrowersyjne, troszkę przerwanie mieliśmy. Miała być walka ze Śmiejowskim, nie doszła do skutku, mamy Parnasse, jednak myślę, że Parnasse to jest za wysoki poziom troszeczkę kapelusza, rozmiar kapelusza dla Ruchały w tej chwili jednak. Troszeczkę więcej się spodziewam jednak po Parnasse. Parnasse schodzi do 6-6. Miał walkę na czerwiec. Jak go to jakoś tam ścinanie wagi nie wykończy, powiedzmy to, no to tutaj dla mnie takim wyraźnym faworytem jest Parnasse. I Parnasse, ja osobiście punkty 2,50, 1,55 over 3,5, czy to jest poza. To jest pierwsza, druga, poza trzecią rundę, czy to wyjdzie? Myślę, że może wyjść. Znaczy, najprawdopodobniejszym dla mnie scenariuszem jest Parnasse na punkty osobiście, a tutaj dużo rzeczy się może wydarzyć, jednakże tutaj pod kątem czysto sportowym to Parnasse dla mnie wyraźnym faworytem, ale ten 28 nie zachęca mnie jakoś do gry strasznie. No Parnasse, ja na Parnasse robię Roberta, ale myślę, że to jest jeszcze dla niego za wcześnie. Ruchała, 25 lat, no tutaj bardzo duże wyzwanie, przeskok ze Skijewa, Parnasse kasę wyżej myślę niż ze Skijew. Co pokazywały w pojedynkach i z Rutkowskim, i z Torresem, i z Buchingerem, i z Rajewskim. Stawiam na Francuza. Dobra, rozgadałem się, przechodzimy do UFC. Przenosimy się do Stanów, oczywiście na galę numerowaną UFC 292, dwa pojedynki mistrzowskie. Fajna karta, tak swoją drogą trzeba przyznać, troszeczkę się tutaj nam pojedynku wykrzaczyło, wypadł Cody Garbrandt, wypadła walka Fonta z Songiem, wypadł Jevny z Garym, no i również Henry Cejudo, który miał się zmierzyć z Marlonem Verą na tej karcie. 12 pojedynków. Nie jaram się jakoś strasznie tą kartą, no ale fajna, solidna karta do oglądania jak najbardziej. Tutaj parę pojedynków na pewno bardzo interesujących. I również tutaj będziemy się posiłkować kursami z Fuksiarza, który proponuję Wam. Również tutaj ten powitalny freebet do 300 zł. Żeby go otrzymać, należy obstawić kupon minimum za 50 zł, maksymalnie za 300 zł i czy wejdzie, czy nie wejdzie, to otrzymujecie freebeta do obrócenia w 72 godziny pod kursach dwóch minimalnych 1,40 i tak jak mówiłem tutaj, jak najbardziej do obrotu. To jest, zapraszam do sprawdzenia sobie regulaminu, jeśli macie jakieś wątpliwości, oczywiście w stopce i w pierwszym komentarzu będzie umieszczony. No i dobra, zaczynamy tą kartę. Tutaj Fuksiarz ma jeszcze niedodaną całą tą ofertę, a myślę, że na dniach się pojawi. Ja tutaj pójdę pod samych faworytów głównie, bo parę tutaj mam.
I również z tych opcji dodatkowych też coś tutaj wyrzeźbimy. Zaczynamy od pojedynku. Ogólnie dwa pojedynki kobiet. Otwieramy tą kartę. Marina Moros kontra Karine Silva. Mamy dwie, tak jakby no Brazylia kontra reszta świata, trochę bym powiedział. Marina Moros wraca po porażce. Ona się biła z Jennifer Mayą w listopadzie. Była faworytką tam Ukrainka, z tego co pamiętam. Nie pokazała nic szczególnego. Wcześniej trzy kolejne zwycięstwa. Sabina Mazo, Mayra Bueno Silva i Maria Agapowa tutaj weryfikowała już te takie powiedzmy prospektki. Ukrainka Mazo, która już w UFC nie walczy, Mayra Bueno Silva niepokonana wówczas 3 lata temu, no i Maria Agapową zweryfikowała bardzo boleśnie Maryna Moros w tamtym pojedynku. Maryna ma potencjał, ma 31 lat, tylko ja się obawiam tego, że Maryna Moros już bardziej skupia się na świeceniu tyłkiem w social mediach niż na walkach, chociaż w American Top Team się przygotowała, nawet była na zdjęciach u Wiktorii Czuczewskiej, z tego co pamiętam. I mamy Karinę Silwę, która tutaj weszła do UFC po kontenderze, wygrała tam z Kihu Yan, z Chinką, poddała ją później dwa zwycięstwa w pierwszych rundach. Poliana Botelho, Ketlen Souza, czy dla mnie faworytką tutaj, no jest Moros jednak mimo wszystko, bo jednak Maryna Moros jest dużo bardziej doświadczona, ma na 10 pojedynków i też wojowała z bardzo dobrymi zawodniczkami, spójrzmy z kim przegrywała, Letelne, która biła się o pas wtedy, Carla Esparza była mistrzyni przecież, Angela Hill. No i teraz z Jennifer Mayą, Karine Silva, no przegrywała jeszcze tak, no może nie tak niedawno, bo ostatnią porażkę miała w 2019 roku, ale myślę, że to może być bardzo ciężka walka, tak mi się wydaje, dla Silvy. Ja tutaj minimalnie na Marynę Moros postawię, ale to też tak, bardziej tutaj będę sobie polował na live, jeśli chodzi o ten pojedynek. Tu mam Andrea Lee i Natalię Silvę, też bardzo interesujący pojedynek, bo tak, Andrea Lee jest po dwóch porażkach, ona ostatnio wygrała w 2021 roku z Cynthią Calvillo. Jej problemem jest to, że ona właśnie za każdym razem była faworytką, a była faworytką w praktycznie każdym pojedynku, który przegrała. Tak, z Wood była faworytką wyraźną, z Murphy jeszcze większą, z Modafferi jeszcze większą. Później ta Szewczenko była underdogiem minimalnym, z Cynthią Calvillo też minimalny underdog. Później jest Araujo faworytka, z Macy Barber underdog, porażka splitem. To było w marcu tego roku. 5-5 Andrei Lee. Andrei Lee jest zawodniczką na pewno jakiś tam sposób past prime, to jest zawodniczka mocna jak na standardy UFC, ale myślę, że ta kariera jej będzie pewnie prowadzona w taki sposób, że będą właśnie, będzie właśnie rzucana na pożarcie takim powiedzmy prospektką, tak jak Maryna Moros. Natalia Silva 15-5, 9 kolejnych wygranych Brazylijki, 3 zwycięstwa w UFC, najpierw w debiucie Jasuda Vicious na punkty, później zdemolowana Teresa Bleda, zdemolowana Victoria Leonardo, akurat dwie rywalki to tutaj takie sobie, no i Asia Davis już też zrobiła progres, to widać od tamtej pojedynki, bo choćby z Maverick wyglądała naprawdę dobrze. No i też jak przegrywała, to przegrywała, no też w sumie z Mariną Rodriguez i w 2017 roku ostatnia porażka, wcześniej sporo porażek z takimi anonimowymi zawodniczkami. Znaczy tutaj nie chcę się nabrać na tej 1.27, na pewno bym tego w życiu nie wziął. No mi to śmieci decyzją, raczej 1.47 na over 2.5. Ciężko będzie Lee skończyć, bo Lee nie przegrała przed czasem tutaj w UFC, z tego co widzę. Ona w swojej karierze przegrała tylko raz przed czasem z Sarą D'Arelio w 2016 roku przez poddanie tutaj na Invicte. Ciężka walka. Silva nie jest jakimś tam, chociaż no sporo ma tych potem, bo 7 to połowę, ponad prawie połowę walk ma, mniejszą połowę ma wygranych przez poddanie. Ale 1.27 od Natalii Silva to zdecydowanie odpuściłbym. Andrea Lee po 3.65 mi to śmierć bliską walką znów, też pod live'a, raczej jeśli ja miałbym tutaj coś rozkminiać. Gerald Merchant kontra Andrzej Petrowski. Ja kompletnie nie cenię Andrzeja Petrowskiego, no Merchant jest jaki jest, wiemy, tutaj faworytem jest Petrowski w tym pojedynku. Mi to osobiście śmierdzi nudną walką. Merchant wygrywa, przegrywa, miał 3 zwycięstwa ogólnie, bo tak, z Fabiskiem był dogiem, z Mahmudem Muradowem było 5.40, ze Sztuzdusem był faworytem, potem z Jotką przegrał na pełnym dystansie, Bruno Silva poddany po 3.40 wtedy, no i Pfeiffer go zdemolował, łatwa walka dla Joe Pfeiffera wtedy to była, jeśli chodzi o ten pojedynek z Merchantem, to było w kwietniu tego roku. Andrzej Petrowski, ja zawsze mam obraz jego pojedynku, on ma 4-0 w UFC w ogóle, mam obraz jego walki z Jaozongiem Hu. Ogólnie on jeszcze w zeszłym roku w maju był underdogiem 3-9 znikiem maksimowym, więc tutaj kurs jest zdecydowanie przestrzelony i to jest kolejna pułapka moim zdaniem. Aczkolwiek jeśli ja miałbym coś z tego wziąć, to jest to over 1.5, 1.73 myślę, że ok. Petrowski raczej tutaj będzie szukał poddania, a Merchanta będzie poddać piekielnie ciężko. Merchant no faktem przegrywał przez poddania 8 razy, ale w UFC z tego co tutaj widzę, to przegrał tylko raz i to z Jackiem Hermansonem.
Dobrze mówię, tak, 8 razy przegrywał. To na początku kariery bardzo dużo tych porażek wpadało Meszertowi, ale Meszert, no jednak się gdzieś tam okiełznał. No gościu ma 50 ponad pojedynków, Andrzej Petrowski tych walk ma raptem 10. Przed Stufa, tak jak mówię, był underdogiem bardzo dużym w starciu z Nickiem Maksimowem, wygrał z Turmanem. Tam już się pokazał z lepszej strony, ale ogólnie czy to Michał Ginmore, czy Jao Zhonghui, jeszcze porażka z Lenem Beitlem przez poddanie. Jeffery go rozjechał. No nie kupuję tego 1,40 na pewno i ten over 1,73 na over 1,5 myślę, że jest całkiem spoko. A faworyta nie wskażę, ale jeśli miałbym grać, to pewnie Merchant. Tutaj kursów na Gibsona i na Katonę nie ma, ale faworytem na moim zdaniem na Brad Katona będzie. Kurt Holobow kontra Austin Hubbard. No tutaj też pokazuje, jak ten tuf kiepsko był obsadzony, że takie postaci mamy w finale. Nie mówię tutaj może na pewno, Brad Katona jest dobrym zawodnikiem dla mnie perspektywicznym i jego miejscem jest w UFC, ale czy to Holobow, czy to Hubbard. Holobow 4 porażki w UFC w 4 walkach. Hubbard na 7 pojedynków 3 razy wygrywał. No faworytem jest Austin Hubbard, to trzeba na pewno tutaj uczciwie przyznać. Kurt Holobow nie był nigdy zawodnikiem moim zdaniem pokroju organizacji UFC. On nawet na Contenderze chyba przegrywał, z tego co pamiętam, tak, a nie, wygrał z Bessette wtedy. No on tam miał jakieś zwycięstwa typu Sedenio, który też w UFC się pojawił, jak Desgreen. Ale ogólnie tutaj jest już pas prime Hubbard, myślę, że tutaj drugą szansę wykorzysta i ten kurs jest całkiem dobry, to 1,55, więc myślę, że ja bym to pobrał, bez tutaj rozkminiania w jaki sposób. Rodriguez i Tiuliuli, no Rodriguez też po porażce bardzo bolesnej z Bruno Ferreirą wrócił, Robocop, ale to jest nadal zawodnik, który no trzeba przyznać, że na pewno jest jakimś tam perspektywicznym gościem na tą kategorię średnią, 31 lat. Tak jak mówię, porażka z Ferreirą wcześniej, knockout na Marquezie i ubił Chidiego Njokuaniego, porażka splitem z Petrosianem po dobrej walce, z tego co pamiętam. Ogólnie byłem już LFA-u. No Tiuliulin, ja się zastanawiam nad typowaniem, kiedyś mówiłem, że nie wiem zasadniczo, co ten chłop robi w UFC, bo to nie jest gość kalibru UFC. Wygrał z Piketem, porażka z Aliaskarem Kizriyevem i Spark też łatwa robota Koreańczyka, wcześniej poddał go Ikram Aliaskar. Na pewno jest to zawodnik, który jest dosyć ciężki do skończenia, ale myślę, że Rodriguez go skończy poniżej 1,5, to nie wiem, czy bym wziął akurat, bo tak paradoksalnie Rodriguez myślę, że może się nie chcieć bić tutaj, tak jak skończył z Ferreirą, bo Tiuliulin jednak 9 nokautów ma na 11 zwycięstw, więc będą, myślę, gdzieś tam szukać walki w parterze. Gabaryty ma lepsze Rodriguez, chociaż zasięg ma chyba lepszy, tak, Tiuliulin, i to aż jestem w szoku, bo jest wyższy Rodriguez 3 cm, ale zasięg ma lepszy 5 cm Gregor Rodriguez. Samo 1,27 nie jest interesujące dla mnie do gry, więc raczej to tutaj sobie odpuszczę, a to poniżej 1,5 też wygląda mi niby na łatwe, ale zobaczymy właśnie, pewnie Tiuliulin pójdzie, albo jakaś kontra, no zobaczymy, kurczę, tutaj jest parę scenariuszy. Dla mnie Rodriguez, ale nie po tym kursie na pewno. Weidman i Tavares. I to jest też dosyć interesujący pojedynek. Mamy Weidmana, który wraca po tym piekielnej kontuzji nogi, wtedy w walce z Uriah Hallem. Niby coś w grapplingu tutaj walczył w marcu, ale to wiadomo nie jest MMA. 2,5 roku pauzował Weidman. Prawie 2,5 roku od walki z Hallem. Wygrał z Achmedowem, pamiętam, to było na Fight Island chyba. Z tego co sobie przypominam, ciężary tam już były Weidmana. Wcześniej zdemolował Reyes, znokautował go Ronaldo Souza, Jacare. Ostatnia tak naprawdę walka dobra jego, gdzie pamiętam też były problemy z Gastelumem. No Weidman jest mocno pas prime. Tavares jest w takiej sytuacji, że tutaj przegrać to będzie lipa jak diabli. Zwycięstwo z Achmedowem, tam powinien czystą decyzją Tavares wygrać. Później Dricus du Plessis po dobrej bitce tam nie przemał go Dricus, to pokazuje, że z drugiej strony przemał go Silva, go znokautował to całkiem niedawno. No taki wypadek przy pracy chyba, ale myślę, że Tavares powinien 35, takie 1,4, 1,45 to bym brał, jakbyście sobie gdzieś znaleźli, to tak. No tu 1,35 kurde, no nie jest jakimś mega interesującym kursem, no ale faworytem jest Brad. Myślę, że tutaj odbije się Brad Tavares, bo nagrywa Lama. Faktem Brad Tavares też jest pod prime już, ale nie jest jakoś strasznie rozbity. On chociaż parę razy przez nokaut wyłapał tutaj Becz, Shahbazyan, ale on potrafi się zmotywować, tak jak w walce z Adesanią. A Weidman, no, nie spodziewam się wiele po nim. Też mamy kasus tych weteranów, którzy wracali, BJ Penn, Tony Ferguson, Anderson Silva na koniec też odrywał trochę kupony. No tutaj mamy 40-latka, który jest po piekielnej kontuzji nogi, piekielnym złamaniu nogi, więc nie spodziewajmy się cudów po Weidmanie, aczkolwiek chciałbym, żeby wykrzesał jeszcze coś Weidman i wygrał, ale nie wydaje mi się, żeby z tak doświadczonym, dobrym zawodnikiem, bo jednak Brad Tavares ma 22 pojedynki w UFC, ma nawet chyba więcej walk niż Weidman, bo Weidman ma 17,
Ciężka walka dla Whitemana. Dla mnie Tavares, ale też kurs niezbyt mnie interesuje osobiście. No i mamy minecard Mario Bautista, Cotadamon, Black Shield. No super historia by była, gdyby Black Shield to wygrał, ale Black Shield bił się tydzień temu. Bił się w ubiegłą sobotę, poddał tam Jose Johnsona, który też notabene wszedł w zastępstwo. Teraz mamy Damona Black Shield, który będzie drugi raz robił wagę. No wziął walkę na minecardzie za dobre pewnie pieniądze. No, tak się tutaj wyrabia pozycję w UFC. Mario Bautista 4 wygrane, ostatnio przegrał z Trevinem Jonesem tą sensacyjną porażką, gdzie miał walkę pod kontrolą, bo z tego co pamiętam 4 wygrane od tamtej porażki: Perrin, Kelleher, Benito Lopez, Guido Canetti. Faktem, poza Kelleherem dodaj te trzy nazwiska, Sorki nie są jakieś strasznie mocne. Na pewno Cody Garbrandt miał być dla niego wyzwaniem jakimś tam. No mamy Damona Blackshear'a. No Bautista po 1,43 jest dobrym kursem. Powiem szczerze, że się spodziewałem mniej i to jest zachęcające mnie bynajmniej do kombinacji jakiś tam kurs. O Jezu, sorki panowie i panie. Myślę, że no Bautista po 1,43 jest spoko. Jest spoko do kombinacji, bym widział Bautista, który jest w swoim prime. To ja mówię, no nie spodziewałbym się po Blackshearze cudów, bo wchodzi, będzie robił drugi raz wagę. Faktem jest, to nie spędził dużo w tej klatce, no ale no Farid Bashal go zrobił na pewnym dystansie. Myślę, że Bautista powinien to zrobić, tak mi się wydaje. Więc na Bautista tutaj postawimy i to chyba dość pewnie, tak mi się coś wydaje. Jeśli chodzi o tą kartę, to jeden z najpewniejszych pewnych betów. Marlon Vera kontra Pedro Munoz. Vera wraca po porażce z Sandhagenem, chyba z tego co sobie przypominam. Przez splita wcześniej 4 wygrane: David Grant, Frankie Edgar, Rob Font, Dominic Cruz. No Pedro Munoz jest ciężki cały czas, do znokautowania ani razu nie przegrał przed czasem Pedro Munoz, więc tutaj zasadniczo możemy się spodziewać prawdopodobnie decyzji. Ale over 2,5, 1,27 nie jest zbyt ciekawy. No tutaj stylistycznie mamy pojedynek dwóch uderzaczy, nie spodziewam się niczego innego w tym starciu. Vera wyższy tylko 5 cm, ale zasięg ma aż 14 cm lepszy od Munoza. Spodziewam się tutaj rąbanki, być może przełamania, bo jednak Vera tymi swoimi kopnięciami tutaj odebrał duszę już paru gości, znaczy odebrał duszę, no zrobił krzywdę paru gościom tak naprawdę, ale tutaj Cruza robił 4 rundy, praktycznie 3,5. No Vera dla mnie jest faworytem, ale ja lubię Munoza i przeciwko niemu raczej bym nie postawił osobiście, no ale tutaj takim trójkątem bermudzkim Munoz przegrał z Cruzem, a znowu tutaj całkiem jakiś czas, 8 miesięcy później Vera z nim wygrał przez knockout, więc tutaj na Verę bym postawił, to też tak, Vera w swoim prime 30 lat. Magni kontra Ian Gary. Magni wziął walkę w zastępstwo za Jeffa Neela. Neil Magny, no to jest gościu, który ma 30 pędników w UFC. O też przed czasem jak przegrywał, to przegrał z absolutnym topem, bo mamy tutaj ostatni latach Bensa, Szafkata Rachmanowa, Santiago Ponzinibbio w czwartej rundzie na gali w Argentynie, Dos Anjos, Larkin. No Gary ostatnio fajnie się rozprawił z Rodriguezem. Wcześniej trochę problemów z Kananem Songiem miał i to też jest takie nie do końca. No bo idzie duży hype na Gary'ego, Gary ma 5-0. Gary powinien tą walkę wygrać, ale osobiście ja bynajmniej uważam, że on Magniego nie skończy i myślę, że tutaj over 2,5, który jest naprawdę interesujący. 2,07 mamy over 2,5 i to jest dobra, myślę, opcja. Myślę, że nie skończy Magniego Gary. Będzie miał, może pod koniec, ale będzie miał bardzo dużą tutaj, bardzo duży problem Ian Gary, bo tutaj w końcu ma gościa, który no Magni cały czas się kręci w tym top 15. Bił się w main eventach, bił się z dobrymi zawodnikami, wygrywał z dobrymi zawodnikami, wygrał z Jeffem Neelem choćby. No zrobił był split, ale tam, no tutaj stylistycznie podobna to może być walka, więc myślę, że tak obiektywnie to raczej chyba Gary nie przełamie Magniego. I wydaje mi się, że na punkty, jeśli to weźmie, to Gary, a 1,20 samo w sobie też mnie bynajmniej nie interesuje. Walki mistrzowskie, Weili Zhang i Amanda Lemos. Znaczy mi się przypomina walka Amandy Lemos bodajże chyba z Tom. Zaraz sobie spojrzę, z Mitchell Waterson. Tam chyba trochę problemu miała Lemos, z tego co sobie przypominam. No Weili Zhang jest mistrzynią tutaj, 34 lata. Znokatowała Jędrzejczyk, dwie porażki z Namahunas. Ma szansę Amanda Lemos jak najbardziej, ale wydaje mi się, że tutaj... znaczy nie, no może też nie skreślajmy, bo mieliśmy w tej walka kobiet ostatnio sporo takich absolutów jak Grasso z Szewczenko. Czy tutaj też Carla Espasa też był underdogiem, chyba z tego co pamiętam, z Rose. No ogólnie często się trafiają takie rzeczy na najwyższym szczeblu, ale chyba Amanda Lemos na ten moment jeszcze chyba nie, myślę, że ta Andrade ją podda w pierwszej rundzie w kwietniu. A Weili Zhang Jessica Andrade przerobiła bardzo szybko, no faktem wcześniej, no ale to też pokazuje, Andrade była lepsza wtedy, prawda, w tym starciu z Zhang niż w starciu z Lemos. Więc zasadniczo, jeśli ja miałbym coś tutaj brać, to no Weili Zhang po 1,30
gdzieś akceptowalne, ale nie wiem, czy ma to sens. Poniżej 3,5-1,45. Kurczę, nie wiem, czy tutaj tak szybko to skończy. Sprytnie wystawiona linia tutaj. Różne scenariusze tutaj widzę. 1,45 na 3,5. Niby ten margines jest spory, bo to są 3 rundy. 4 rundy chyba, według tego co fuksia, bo 2,5 to jest 3, trzecia runda. Kurde, ciekawe w sumie, ale na Whaley bym postawił, jeśli już miałbym tak paradoksalnie kończyć. Tutaj. I walka wieczoru Sterling kontra Sean O'Malley. Jak się patrzę na statystyki tutaj, no to myślę, że Sterling przed czasem, jeśli miałby to wygrać, to raczej taki sposób. Też podobnie mamy under 3,5, ale 1,38 na Sterlinga też dopuszczalne moim zdaniem. 9 wygranych. O'Malley, inaczej, Sterling, jak się patrzy na te jego wcześniejsze liczby, to on tak strasznie dużo nie obalał, ale dużo obaleń było z Dillashawem, bodajże 6 i Cejudo 4 razy. No to na tle takiego zapaśnika jak Cejudo, no Sean O'Malley 6 razy był obalany przez Petra Jana, z tego co widziałem. Jednakże ja przypomnę, że no tutaj nic Petr Jan nie zrobił z góry, no ale Jermaine Sterling, myślę, że to może być paradoksalnie bliska walka, podobna jak z Petrem Janem, ale tu mamy 5 rund jednak. No Sterling, prawda? No tutaj tak nie ma co się jakoś tam rozkminiać strasznie, bo O'Malley, patrząc na to, co O'Malley robi między walkami, to też patrząc na jego rekord, kogo pokonywał, bo mamy Raulana Paiwę, Chrisa Moutinho, Almeidę, no i Petra Jana, gdzie ta walka, no. Ja wiem, że tutaj możemy spekulować, rozkminiać, ale dla mnie Petr Jan tamtą walkę wygrał. No może też stronniczo do tego podchodzę, bo tam zamykam masę kuponów i się wkurwiłem i przegrałem no trochę pieniędzy wtedy. Ale no dla mnie z O'Malley dostanie szansę, fajnie. Myślę, że tutaj taki rewanż z Werą bym zobaczył, jak przegra. Faworytem dla mnie jest Aljamain Sterling. No i co, no i kończymy i zapraszam do podsumowanka. Standardowo dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że te typowanka będą się pojawiały teraz częściej, jak czas pozwoli. No teraz troszkę czasu miałem, a sporo osób też pytało, czy coś się pojawi i tak dalej. W sumie co tydzień, co w sumie mnie bardzo cieszy, bo jakaś tam oglądalność jest niewielka, bo niewielka. No i co, no powodzenka życzę. Mam nadzieję, że te karty i też inne gale, które są w ten weekend, dadzą dobrze zarobić. Trzymam kciuki. No i co, powodzenka życzę, udanego weekendu. Siemanko, do zobaczenia.